Witajcie, kochani. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami moim przemyśleniem, które naszło mnie nagle. W wyniku tego, co się dzieje w tej chwili na świecie, ale także też poprzednich moich przemyśleń, co tak naprawdę jest wymagane od tej owczarni ludzkiej, żeby nastąpiło. Zauważcie taką zasadniczą rzecz. To, co kiedyś wspominałem o tym, że ja nie wiem, czy jest wojna w Syrii, bo mnie tam nie było. Obudziło to falę krytyki tych ludzi współczujących, którzy uwierzyli w relacje telewizyjne. I te możliwe, że po części były prawdziwe. Tak samo jak w tej chwili nie mamy możliwości, albo nieliczni z nas mają możliwość i odwagę przede wszystkim pojechać tam, gdzie toczą się jakieś działania wojenne. Więc skazani jesteśmy na takie media, jak media głównego nurtu oczywiście, bo są najbardziej powszechne, ale również i media alternatywne, internetowe, nawet opozycyjne, różnego rodzaju przekazy. Ale chciałbym dzisiaj skupić się nad tematem świadków. I to nie jedynie świadków Jehowych. Jehowy. Kogo czego. Czy naprawdę możemy powiedzieć z całą pewnością, że coś się dzieje na podstawie relacji, która, jak byliśmy przyzwyczajani już w czasie pandemii, była sfabrykowana? Czy te same zdjęcia, które widzieliśmy z trumnami w kościołach, czy też z pomocą w szpitalach, czy te same zdjęcia, które były wykorzystywane na poczet kampanii uchodźców, później wykorzystywane w celu promowania świadomości pandemicznej, tak bym to nazwał, czy widząc to, ewidentne przykłady takiego działania, czy musimy, czy mamy prawo, czy chcemy wierzyć w to, co naprawdę się dzieje. Możemy i nie musimy jednocześnie, ci, co byli i widzieli, będzie im łatwiej oczywiście, i na tym polega całe zagadnienie. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że są takie plemiona, które żyją bez udziału cywilizacji albo z bardzo ograniczonym udziałem cywilizacji i jej osiągnięć, w których to plemionach właściwie rozmowa na temat rzeczy przeszłych, wydarzeń przeszłych, nie może mieć miejsca, dlatego że ci, którzy zostali w tej kulturze wychowani, pierwsze pytanie, jakie zadają, czy to widziałeś? Jeżeli odpowiadasz, że nie widziałem tego, w sensie na własne oczy, to kolejne pytanie pada, to twój ojciec może to widział i ci powiedział? Albo dziadek? I przypuśćmy, że nie, że tak się nie wydarzyło, i odpowiadasz, nie, mój pradziadek powiedział dziadkowi, a dziadek powiedział ojcu, a ojciec powiedział mi. I oni w tym momencie przerywają rozmowę i w ogóle dalej nie chcą żadnej dyskusji na ten temat. Oni w momencie, kiedy wiedzą, że ty nie jesteś pewien tego, co opowiadasz, uznają to za oczywistą nieprawdę i nie chcą się tym zajmować. I dlatego dzisiaj chciałem zająć się problemem świadków w kontekście biblijnym, ale nie będę go rozszerzał i przepraszam zawiedzionych, nie będę podawał takich precyzyjnych przykładów, choć jest ich dużo i zachęcam do ich poszukiwania. Natomiast w kontekście fizyki kwantowej i słynnego doświadczenia szczelinowego
Chciałbym odnieść się do rodzaju manipulacji, jaki występuje w codziennym naszym życiu. Może nie jest wszechobecne, ale jest bardzo istotne. Czyli zagadnienie tego, czego ty doświadczasz w wyniku swojej obserwacji. I dalej rozwijając to, czego spodziewasz się w wyniku swojej obserwacji, czyli pewnego rodzaju predykcji, która z tego występuje, w wyniku tego. I teraz zwróć uwagę na to, że w tej chwili każda promocja za pomocą mediów jakichkolwiek, czy to będą wizualne, czy to będą dźwiękowe, czy na piśmie, czy powielane jako opowieści, za każdym razem ma to za zadanie tak sformułować obraz wydarzeń, żebyśmy my ich się po prostu spodziewali. Tak wygląda telewizja oczywiście i niezależnie od tego, czy pokazuje prawdę, czy nie, bo oczywiście całej nieprawdy pokazać nie można. Ona musi być poparta jakimiś faktami po to, żeby uzyskać wiarygodność. Najlepiej fałsz sprzedaje się pomieszany z prawdą. Stąd popularność religii, stąd popularność New Age, które omawiałem dość szeroko. Stąd popularność guru wszelkiego rodzaju, którzy na podstawie prawdziwych właściwie wiadomości, być może trochę magicznych, ale bardzo, bardzo atrakcyjnych i wciągających, po prostu uzależniają od siebie swoich pacjentów, później wyznawców, a później robią z nich wręcz niewolników. I tutaj oprę się na kilku spostrzeżeniach moich słuchaczy, którzy pod nagraniem bodajże, ale pod paroma również innymi, ale to nagranie poruszyło was z tego, co widziałem w komentarzach, Zbawienie za pieniądze. Zachęcam jeszcze raz do odsłuchania tego i przeczytania komentarzy, w których ludzie znają tych uzależnionych od różnych sztuk magicznych, od różnych guru, wręcz nie potrafią żyć bez tego, tak? Tam były wymieniane uzależnienia od jogi. Ja tego nie zauważyłem, bo nie miałem zbyt ścisłego kontaktu z takimi ludźmi. Ale tak, bywają takie uzależnienia. Ja poruszyłem jakiś jeden przykład z zamierzchłych czasów uzależnienia od wahadełka, tak, gdzie moja znajoma była tak uzależniona, że nie mogła ani jeść, ani załatwiać swoich potrzeb bez pozwolenia wahadełka. Każdy zresztą artefakt należący do takich umownie magicznych będzie niestety tutaj mógł być wykorzystany. A w każdym uzależnieniu tkwi niestety krata naszego więzienia, więc musimy na to uważać. Powracając jednak do głównego tematu, właśnie świadków jako takich, możemy wyznaczyć tutaj pewien tor myślenia, który będzie polegał na tym, że będziemy porównywać doświadczenie szczelinowe, w którym wystrzelona jednostka, w tym przykładzie będzie najlepiej służył nam foton, zamienia się pod wpływem obserwacji, niezależnie czy to będzie obserwacja biologiczna czy mechaniczna, czyli to będzie obserwator analogicznie żywy, czy też będzie to kamera rejestrująca i niekoniecznie kamera wizyjna, może być to kamera na przykład rejestrująca zmianę ładunków i to już wystarczy, czyli właściwie zero-jedynkowa, żeby nastąpiła zamiana tego zjawiska na konkretne zjawisko korpuskularne, czyli już materialne. Dla przypomnienia, jeżeli ta kamera lub też obserwator nie jest obecny, wiązka fotonów wyrzucana, nazwijmy to z działka takiego fotonowego,
będzie układać się jako fala, czyli będzie rysować tam wzór interferencji falowej, znany nam zresztą również z rozkładu normalnego, czyli tak zwany kapelusz studenta w statystyce. Natomiast w wyniku obserwacji ta jednostka będzie zachowywać się jak kuleczka, jak korpuskuła, jak materia, czyli da nam obraz dwóch szczelin. Zachęcam do odświeżenia sobie informacji na ten temat. Znowu muszę polecić dawne programy Johna Veto, co nie znaczy, że nie polecam jego nowych programów. I pozdrawiam cię, Johnny, bardzo. Tęsknię za naszymi rozmowami. To wiele wyjaśnia. Dlatego, że w momencie, kiedy my dajemy się programować poprzez obrazy i wiadomości, które nie istnieją, i dajemy im uwagę, mówiąc językiem alternatywy, lub też jesteśmy tego świadkami, idąc za tytułem tego nagrania, lub obserwatorami, co wszystko jest właściwie bliskoznacznym określeniem, w każdym tym wypadku powodujemy materializację tych wszystkich wydarzeń. Zastanawiające jest to, że w pismach tak zwanych świętych, nie tylko chrześcijańskich i nie tylko przedchrześcijańskich, bardzo często używana jest taka formuła świadczenia lub świadkowania, bycia świadkami. Tutaj możemy wrócić do chyba najbardziej wyraźnego przykładu świadków Jehowy. Zauważcie, że to nie są świadkowie Jezusa, tak jak w Ewangeliach jest to ujęte, a zwłaszcza w Dziejach Apostolskich bardzo często pada to sformułowanie świadków, zwłaszcza po otrzymaniu Ducha Świętego czy darów Ducha Świętego przez uczniów Jezusa. Niezależnie od tego, czy Jezus istniał, czy nie, bo tutaj kłótnie są między tymi, którzy są zwolennikami tej opcji lub tej, ja nie chcę jej rozstrzygać. Uważam, że jest wystarczająco dużo śladów historycznych, które poświadczają, że taki człowiek istniał, ale nie znaczy to, że jest to ten Jezus biblijny. I to już też tłumaczyłem w wielu moich wypowiedziach, że tutaj sprawa jest mętna bardzo i właściwie nie do rozstrzygnięcia przy tym stanie wiedzy, który w tej chwili mamy. Być może taką wiedzą dysponują ci, którzy zbierali wiadomości na początku tworzenia religii chrześcijańskiej, czyli powiedzmy w pierwszej ćwiartce IV wieku. To jest następne kłamstwo, które wychodzi. Nie ma żadnych 2000 lat chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jako takie zostało dopiero w IV wieku zapoczątkowane jako taka oficjalna religia. Natomiast świadkowie życia Jezusa, to według tego wzoru, który podałem na początku, tych plemion oderwanych od cywilizacji, a właściwie tych, które nie chcą przyjąć tej cywilizacji, świadkami mogli być tylko ci, którzy widzieli na własne oczy to czy tamto wydarzenie, łącznie z ukrzyżowaniem, łącznie ze zmartwychwstaniem, chociaż właściwie świadkowie zmartwychwstania nie istnieją, jeśli będziemy trzymać się relacji biblijnych. Bo przypomnę, że strażnicy zostali uśpieni lub po prostu sobie zasnęli. Moim zdaniem zostali uśpieni, żeby nie było właśnie świadków takiego wydarzenia, bo mogłoby się okazać, że Jezus wcale nie umarł, tylko po prostu musiał się wydostać z tej jaskini, w której go tam zamknięto w celach być może terapeutycznych. Taka kriokomora w tej szerokości geograficznej, no to byłoby coś, prawda?
No i żaden z uczniów Jezusa również nie odważył się tam pójść, wiedząc, że jest tam wystawiona straż. I przeciwnie, są opisy, że siedzieli sobie cali zesrani po prostu w wieczorniku, tak, i czekali na to, aż przyjdą po nich. Odważnymi okazały się natomiast kobiety, które poszły rankiem. Rankiem, który uważany jest w tej chwili świętowany przez chrześcijan jako rocznica zmartwychwstania. I okazało się, że one też nie były świadkami tego. Ponieważ kamień, który zagradzał przejście do tej komory, był odsunięty, strażnicy spali, a w środku nikogo nie było. Więc kto był świadkiem tak naprawdę? Cały dogmat chrześcijaństwa opierający się na zmartwychwstaniu nie posiada świadków. A nawet jeżeli posiada i ktoś pomógł Jezusowi wyjść z tej groty, to milczą. Nie przedstawiają swojego świadectwa, a w każdym razie my nie mamy do takiego świadectwa dostępu. I teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje w świecie fizycznym. Cały proces poświadczania boskości Jezusa oparty jest na braku świadków, więc nie jest to świadectwo. Jeżeli świadectwem dla kogoś jest rodzaj pisma, który został przedstawiony i tam powiedziano, że Jezus zmartwychwstał, no to ja oczekuję podpisu, dlatego że świadectwo i zaświadczenie swoim podpisem, ja widziałem, byłem przy tym i tak było, byłoby jakąś dużo lepszą jakościowo drogą do poznania prawdy. W tym układzie niestety nikt takiego świadectwa nie przedstawił. Zwróćcie uwagę, każdy rodzaj świadectwa, który mamy nawet w życiu obecnym, urzędowym, wymaga podpisu. W imieniu kierownika Urzędu Skarbowego, Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie o zarobkach, te podpisuje się główna księgowa na przykład, albo szef firmy. Zaświadczenie u notariusza. Notariusz zaświadcza, że dwie osoby spotkały się w jego obecności, czyli był świadkiem zawarcia jakiejś umowy. Czy to będzie sprzedaży, czy świadczenia jakiegoś innego, nie jest istotne. Sama instytucja notariusza została stworzona właśnie po to, żeby ktoś mógł zaświadczyć, który nie jest zaangażowany w daną transakcję, że do niej doszło, czy w daną umowę. Bardziej szerzej trzeba by było to potraktować, bo tam jest dużo rodzajów takich umów. Poświadczenie zgodności z oryginałem. Jakiś urzędnik czyta oryginał, nie może go oddać, bo mu nie wolno z jakichś tam powodów, ale swoją pieczęcią i podpisem poświadcza, że to przeczytał, widział oryginał na własne oczy i daje to innemu urzędnikowi, żeby ten na drodze urzędowej wprowadził ten dokument do obiegu lub jako ważny. Zwróćcie uwagę, wszędzie musi występować osoba, no jedni by powiedzieli człowiek, ale niekoniecznie, bo jeżeli to będzie kierownik, to ja nie znam takiej osoby, kierownik, to jest funkcja, czyli jakaś maska, czyli osoba, tak? Z drugiej strony, jeżeli już jesteśmy przy takich tłumaczeniach z języka obcego, to musimy wspomnieć o tym, że w języku greckim, w którym zostały napisane Ewangelie, świadek pochodzi od słowa martys. Jednocześnie oznacza to męczennika. To jest bardzo interesujące, że Greka podaje nam to znaczenie, bo kiedy my się męczymy, kiedy wydatkujemy energię,
To jest oczywiście mój wniosek. Być może za daleko idę, być może za daleko odjechałem. Często mi się zarzuca się te rzeczy. Trudno, ale pomyślcie, czy nie byłoby to prawdopodobne, że ten język przedstawia nam taką możliwość interpretacji. Kogoś, kto wydatkował swoją energię na wyprodukowanie takiego zdarzenia, takiej postaci, takiego filmu, a koniec końców hologramu, no jest de facto męczennikiem, bo on wydatkował energię, zmaterializował dane doświadczenie, no i ono jest. Czego zatem boją się bogowie? Po raz kolejny wraca to pytanie do mnie. Kiedyś oglądałem taki film, bardzo słaby, nisko budżetowy, na temat buntu ludzi wobec bogów z panteonu greckiego akurat, gdzie Zeus wszystkich swoich braci, siostry, nie siostry, kuzynów, cały panteon bogów zwołuje na naradę, mając jedno podstawowe zmartwienie do rozwiązania. Ludzie przestali się modlić i pada tam, mimo tego, że produkcja mizerna, jeżeli chodzi i o grę aktorską, chociaż tam grał chyba taki aktor, co odtwarzał również rolę w znanym i popularnym filmie Lista Schindlera. Zdaje się, że chyba główną rolę albo jakąś taką jedną z głównych, może chyba Posejdona odgrywał albo Hadesa. Trudno powiedzieć, nie pamiętam w tej chwili, lata temu oglądałem ten film, ale to zdanie wstrząsnęło mną. Bogowie boją się, że zakwestionujemy ich istnienie. I teraz właśnie odbywa się walka o naszą uwagę. To po to w tej chwili Watykan, jednostki takie jak CIA, czy nawet rząd USA, rosyjski rząd, przecież wywiad z Miedwiediewem bardzo wyraźnie pokazuje, że on w początkach swojego urzędowania w pierwszym dniu dostaje kody do rakiet, tak, wiadomo jakich, a druga teczka to jest stan polityki międzyplanetarnej, między obcymi cywilizacjami. Sądzicie, że ktoś taki żartowałby? Dlaczego w tej chwili przyzwyczaja się nas do tego, że nastąpi jednak spotkanie z obcymi cywilizacjami, nasilenie się zjawisk UFO, które no, i tak nie będą wyjaśnione do końca, i tak nie. Być może prezentacja holograficzna z projektu Blue Beam, która może przyjąć formę zejścia takich istot, albo nawet wojny między nimi, albo wojny między ludzkością a nimi, między nami a nimi. Trudno powiedzieć. Każda forma indukcji naszego myślenia w tym kierunku będzie przybierać formę akceptacji. Ta akceptacja jest przygotowywana oczywiście od dawna. Pierwszą taką produkcją, która była dość udana, było E.T. oczywiście. Później cała seria o obcych kosmitach, o dinozaurach również, Park Jurajski chociażby. Dino, które wkrada się do dziecięcych zabawek. Kreacja dobrych kosmitów. Tutaj wiele krytyki nasz gość na WDW zebrał z tego tytułu i sądzę, że słusznie, ponieważ no, prezentuje jedną tylko linię, nie dopuszczając jakby alternatyw, tak jakby po prostu poznał wszystkich. No nie wiem, czy da się tak zrobić, żeby poznać wszystkich. Myślę, że to gruba generalizacja, ale pozostawiam wam to pod ocenę. To nie było po to, żeby promować kogokolwiek, tylko żeby nastąpił proces
weryfikacji przed wami, przed publicznością. Zauważcie, że to wszystko, co się dzieje od lat, to są dziesiątki lat, to przyzwyczajanie nas do obrazu nowych bogów, do powrotu. Co ja mówię dziesiątki lat? Sama apokalipsa tak zwanego świętego Jana, mówię tak zwanego świętego, bo nie uważam go za świętego, ani za Jana, bo wynika z analizy, no z różnych analiz, na przykład językoznawców, że no nie zostało to napisane przez Jana, ta ostatnia księga. Poza tym za dużo jest wersji, które znacznie się różnią od siebie, tej apokalipsy, żeby uważać, że był jeden autor. I w samym tekście też występuje zmiana narracji, zmiana stylu, więc ja nie wierzę po prostu w to. Znaczy nie, że nie wierzę, no nie ma uzasadnienia, żeby to był jeden autor, ale tam jest bardzo ważna rzecz. Próbuję otworzyć się poprzez zainstalowanie tego tekstu w tych księgach kanonicznych wiarę w zejście Boga, tak? Fizycznego, który zostanie zaproszony i droga do tego zejścia zostanie również przygotowana przez jakiegoś fizycznego Mesjasza. I nie mówi się o tym, że będzie to człowiek. Używa się zastępczych słów typu baranek, głównie baranek. Tak, to baranek, baranek, baranek. Właściwie w Apokalipsie nie pada ani razu słowo Jezus oprócz zakończenia, czyli ostatniego akapitu. Więc nie wiem skąd wniosek, że Mesjaszem będzie Jezus. No, tych wiernych Kościołowi chrześcijańskiemu zachęcam do przeczytania tych swoich ksiąg, zanim wejdą w dyskusję i krytykę i odnalezienia ewentualnie takich wersetów. No wtedy się okaże, bo słuchanie interpretacji z ambony niestety nie zastąpi doświadczenia wyobraźni chociażby, która powinna zadziałać na skutek czytania czegokolwiek, w tym także apokalipsy Jana. Więc jesteśmy szykowani na to, a w kontekście obawy o istnienie, wiedząc o tym, jeżeli przyjmujemy takie założenie, może pochopnie użyłem słowa wiedząc, ale przyjmując założenie, że żyjemy w hologramie i że ten hologram materializuje się w wyniku naszej energii poświęcania uwagi, to także ci bogowie, istoty z obcych planet, z obcych cywilizacji, którzy ewentualnie będą uzurpowali sobie to miano i władzę nad nami, a także każde inne wydarzenia typu szatan, Anu, Marduk, Jahwe, a właściwie może nawet nie Jahwe, zaraz sobie uzasadnimy to dlaczego, nie. To oni są wykreowani w naszej rzeczywistości przez główne źródło zasilania hologramu, a głównym źródłem zasilania hologramu jesteśmy my, jako końcówki, jakby to nazwać, końcówki tej linii zasilającej od duszy. My, ludzie duszowi, zasilamy głównie ten hologram. To przez nas czerpana jest ta energia i do tego potrzebna jest energia, żeby gra toczyła się dalej. Bo tylko w tej grze ci bogowie mogą istnieć. Jeśli nie dzięki modlitwom, tak jak obawiają się bohaterzy wspomnianego filmu, to dzięki może obawom. Wszechobecny strach też jest po to rozsiewany, żeby bać się Boga. Dlaczego ten
dobry Bóg miałby mimo swojej transformacji oczywistej z tego mściwego i okrutnego krwiożerczego Boga ze Starego Testamentu, który przeszedł ewolucję dobrotliwego, który to w Nowym Testamencie swoją zmianę zaznacza chociażby poprzez Jezusa, co też obawiam się jest manipulacją, do tego za chwilę dojdę. Czemu? Czemu oni się tego obawiają, że przestanie płynąć energia? Energia modlitw już przestała płynąć. To już jest końcówka. Ale bardzo sprytnie i na zakładkę zmontowano przepływ energii strachu. Ten dobrotliwy Bóg, mimo swojej zmiany ze starotestamentowej postaci na nowotestamentowej, co oczywiście jest manipulacją i nie ma nic wspólnego ze zmianą postaci realnej, bo ta postać jest nierealna tak naprawdę. Czemu nie zaprzeczył istnienia kary? Kary za grzech, którą jest śmierć. Tu prawie cytat z Biblii. Dlaczego nie zaprzeczył istnieniu piekła, potępieniu dusz i tak dalej? I później, przy powstawaniu chrześcijaństwa, w tą stronę rozwija się element kija, bo marchewka już była, tak? Więc mamy karę, nagrodę, Bóg za dobre wynagradza, za złe karze i tak dalej. Wszystkie te bzdury. I cały czas jest kreowane potępienie, ale również i oczyszczenie. Nie ma oczyszczenia bez potępienia i na odwrót. To jest zespół dalej ten sam, który omawiamy, zachowań ludzkich. Więc musi być instytucja spowiedzi, takiej wczesnej inwigilacji, taki Pegasus wczesny, tak bym to nazwał. Ponieważ istotą rzeczy jest przepływ energii, nie modlitwa i nie strach, to tylko narzędzia. Tak jak obwinia się pieniądz w naszym realnym świecie fizycznym, realnym, no to powiedzmy w dużym cudzysłowie, w tym świecie fizycznym obwinia się pieniądz za wszelkie zło, podczas kiedy on jest tylko narzędziowy. A to niefizyczne wydarzenie, niefizyczna właściwość jest powodem tego zła, czyli chciwość. A reprezentacją tej chciwości jest oczywiście między innymi pieniądz, bo nie tylko. Więc nie możemy mówić o tym, że coś w religii jest dobre i złe, wymaga tego lub tamtego. Nie chodzi o to. Chodzi o przepływ energetyczny do podtrzymania tego hologramu, żeby gra istniała dalej i żeby nasi uzurpatorzy, ci, którzy chcieliby być postrzegani przez bogów, zaczęli się nas bać. A zaczną się nas bać nie wtedy, kiedy my zaczniemy przeciwko nim występować, tylko wtedy, kiedy zaczniemy ich ignorować. I tylko wtedy. Tego się boją. Zaprzestanie gry to przepływ energetyczny. Kiedy gra przestaje być aktywna? Kiedy wyłączamy ją z prądu? To wszystko. Obiecałem wam wyjaśnienie Jehowy. We wczesnym języku, w którym powstawała interpretacja imienia Boga, nie używano samogłosek. Stąd między innymi bardzo wiele jest interpretacji, znaczy i bardzo wiele można by było stworzyć. Dwie najbardziej popularne to Jehowa i Jahwe. No ale możemy tutaj wstawić różne samogłoski między te litery 4 i JHWH. Na przykład Ichawich, Jahiwach, Jochowach i tak dalej. I możemy się pobawić. Wypiszmy sobie spółgłoski, podstawiajmy kombinacje, jest skończona ilość i nawet nie jest ona specjalnie imponująca. Taką interpretację ktoś sobie wymyślił i ją się posługuje. Więc, a jak już jesteśmy przy Jehowie, czyli przy tej interpretacji
tych czterech znaków, to zauważmy, że świadkowie Jehowy nie są świadkami Jezusa, tylko Jehowy, jak sama nazwa wskazuje. Czyli pradawnego, moim zdaniem, Marduka, ale to w wielu się nie zgadzam. Ja do tej pory lepszej interpretacji nie poznałem, więc moim zdaniem jest to cały czas ta sama istota, która od dawien dawna mieszała tutaj nam w genach i została tutaj jako jedyny Bóg, który przedstawia się chociażby w sumeryjskich historiach jako Bóg bogów i Król królów. No, czy tej interpretacji z bezpośredniego tłumaczenia z języka sumeryjskiego, jeśli zakładamy, że jest dokładne i prawidłowe, no to jeżeli to jest Bóg bogów, no to znaczy, że istnieje więcej bogów. Takich niedokładności jest bardzo wiele. W samej Księdze Rodzaju mówi się o wielobóstwie, ale chrześcijanie tego nie zauważają. Zostało też to dobrze przed nimi ukryte ze względu na tłumaczenia najpierw na język łaciński, a później na języki narodowe, gdzie te znaczenia poprowadzono w kierunku takim imiennym, natomiast nie tłumaczy się na przykład liczby pojedynczej i liczby mnogiej, czyli El i Elohim. To też już o tym wspominałem. Bardzo wiele jest takich zaciemnień w Biblii, które wprowadzają nas w błąd i prowadzą w bardzo długim szeregu różnych manipulacji do wniosku, że jest jeden Bóg, o czym oczywiście było wspomniane w historiach sumeryjskich i co wiele ułatwia. Ułatwia w zarządzaniu przede wszystkim, a później w podziale władzy, który właściwie w wyniku tego, że jest jeden Bóg, nie powinien nastąpić, tak? Więc nie ma żadnego podziału władzy. Zwróćmy uwagę na to, że w momencie, kiedy my zaczynamy wierzyć w cokolwiek, nawet te wszystkie rzeczy, które my żeśmy sobie opowiadali o tym pomaganiu sobie w życiu, o tym, jak nasza podświadomość reaguje na komunikaty i nasze polecenia, o tym bezpośrednim stwarzaniu, o tej mocy stwarzania. To wszystko jest proces kreacji, ale w zamkniętym systemie hologramu. Nie zapominajmy o tym. Więc ja nie neguję tego procesu, zwłaszcza, że też się nim posługuję, a kiedyś posługiwałem się nim bardzo aktywnie i wiem, że on działa. Tylko czy utwardzanie hologramu poprowadzi nas do wyjścia? Moim zdaniem nie. Za wszelką cenę chcielibyśmy żyć wygodnie, żyć dostatnio, ale jeżeli chodzi o wyjście i powrót do wielkiej świadomości, no to już napotykamy pewien problem. Problem utraty komfortu, utraty koniec końców życia nawet. Z czym nie bardzo chcemy się zgodzić. Co nie oznacza, że ja zachęcam kogoś do odbierania życia. Przeciwnie. Absolutnie jestem przeciwny odbieraniu życia komukolwiek. Ale zauważmy, że to tak jest. I przez te wszystkie nagrania, które wam przedstawiłem, przeplata się myśl o naszej nieśmiertelności. O tym, że my, ludzie duszowi, jesteśmy niezniszczalni. Nie da się zniszczyć świadomości, a my jesteśmy jak końcówka neuronu na skórze. Jak pręcik w oku, jak kubki smakowe. Jesteśmy zakończeniem tego całego procesu informacyjnego. Zbieramy te informacje
jest i w nas jest ta energia, która stworzyła to wszystko, w tym także niestety pozwoliła na te niesprawiedliwości i cierpienie. I my jesteśmy w tym wszystkim w to wszystko zaangażowani. Jeżeli przestaniemy się w to angażować, zaczniemy wycofywać energię z tego programu i program zacznie się zacinać. Już się zaczął zacinać. Wszyscy duszowi, wszyscy, znowu generalizacja, przepraszam, miałem odzwyczaić się od tego. Dużo ludzi zauważa, że z programem dzieje się coś nie tak. Słońce się zacina, księżyc się zacina, częstotliwość Ziemi, czymkolwiek jest, zacina się. Efekt Mandeli, jeden z bardziej spektakularnych w różnych dziedzinach. Prasa, telewizja, radio, znaczki na samochodach, Brunner ty świnio, czyli również i seriale, filmy, ręka czy noga robota ze znanej serii Gwiezdne Wojny. Można tych przykładów wymienić kilkadziesiąt, gdzie zaczyna się dziać coś, czego stwórcy nie przewidzieli, stwórcy tego świata, budowniczy światła. Zauważmy, że hologram jest zbudowany ze światła. Wiele razy o tym mówiłem. Więc my nie musimy zwracać uwagi na to. A światło ma tą właściwość, że każda źrenica będzie podążać za tym światłem. Podążajmy w ciszę, w zaufanie, w naszą wiarę. To, że jesteśmy nieśmiertelni, dla nas, poprzez nasze odczucia z duszy, jest oczywiste. Nawet w świętych księgach chrześcijaństwa podano nam to na tacy, tyle że w zmienionej troszeczkę formie. Bóg dał nam życie, a to życie jest w Synu. Kto ma Syna, ma życie. Nikt tutaj nie powiedział, kimkolwiek był Jan, jeden z najbardziej udochowionych twórców w Nowym Testamencie. Nikt nie wspomniał, Jan nie wspomniał o Jezusie. Nie wspomniał o Jezusie Chrystusie. Nie padło imię Joszua czy Josze. On powiedział o Synie, o Synu. Więc powtórzmy za Janem jeszcze raz. Zwróćcie uwagę na to i w miejsce, gdzie jest Syn, to, co Jezus powtarza w swoich naukach. Ja i Ojciec, czyli Syn i Ojciec, jedno jesteśmy. Połączcie to. Tylko w miejsce słowa Syn wstawcie dusza. Ta dusza w interpretacji najwyższej mocy stwórczej w naszym wszechświecie. I przeczytajmy to ponownie. Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Synu, czyli w nas jest ta dusza. Kto ma Syna, czyli tą duszę, ma życie. My jesteśmy życiem, więc od nas zależy i życie biologiczne, i ten projekt, i ten hologram, i co tylko sobie wymyślicie. I tylko my możemy wycofać się z tego. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Żadni kosmici, żadni bogowie. Nie ma żadnych bogów. Stwórca jest jeden, a bogowie nie istnieją. Pomyślcie nad moją propozycją. Do usłyszenia.